Podopieczni trenerów Jankowskiego i Chudeusza na pierwszych powakacyjnych zajęciach spotkali się na początku sierpnia. Kolejnych kilkanaście dni zawodnicy WKS-u spędzili na intensywnych zajęciach, nie tylko w koszykarskiej hali. Nie skupiliśmy się jeszcze konkretnie na zagrywkach, czy na taktyce ofensywnej, czy defensywnej zespołu. Głównie pracowaliśmy nad tym, aby zawodnicy wrócili do swojej formy fizycznej sprzed okresu wakacyjnego. Było bardzo dużo zajęć lekkoatletycznych, mieliśmy specjalistyczne testy wydolnościowe, siłowe, szybkościowe, które miały na celu opracowanie indywidualnego programu treningowego dla zawodników, który będziemy realizować już na obozie. W Kluczborku przez 10 dni wrocławianie będą mieć już więcej zajęć koszykarskich. Przede wszystkim taktyka, jeszcze raz taktyka. Pewnie będziemy oglądać jakieś mecze wideo z nagranymi zagrywkami, które trener Jankowski będzie chciał stosować. Różni się to od tego, przez co przechodziliśmy przez pierwsze dwa tygodnie we Wrocławiu, tym, że tutaj było po prostu bardzo mało koszykówki. Były zajęcia motoryczne, lekkoatletyczne, a bardzo mało koszykówki, dlatego żeby zawodnicy po prostu wrócili do formy fizycznej sprzed okresu wakacyjnego. Podczas zgrupowania w Kluczborku koszykarze Śląska czekają także próbne potyczki z rywalami. Pierwszy mecz kontrolny podopieczni Tomasza Jankowskiego rozegrają 26 sierpnia. Będzie to sparing z zespołem GTK Gliwice. Następnie w dwa ostatnie dni obozu, czyli 29 i 30 sierpnia, spotkamy się kolejno z Pogonią Prudnik i z Albą Chorzów, czyli pomalutku rozpoczynamy serię sparingów. Najpierw będą to przeciwnicy drugoligowi, następnie spotkamy się z Turowem z Gorzelec, a później to już będą zespoły z pierwszej ligi, czyli taki przedsmak tego, co nas czeka już od 29 września, czyli pierwszej kolejki zaplecza Ekstraklasy. A w inauguracyjnej serii spotkań w pierwszej lidze wrocławianie na własnym parkiecie podejmą drużynę AZS-u Szczecin.